Dzień dobry, nazywam się Paweł Wilczyński, pracuję w zespole Google Internetowe Rewolucje, w którym pomagamy szkołom w zakresie wdrażania w życie narzędzi cyfrowej edukacji. A dziś chciałbym pokazać, jakie możliwości daje pakiet G Suite i jak można go lepiej wykorzystać na potrzeby edukacji zdalnej. Pokażę teraz, w jaki sposób wykorzystać strumień w zajęciach w Classroom do prowadzenia komunikacji z uczniami. Do komunikacji między nauczycielem a uczniami, lub też między uczniami, którzy uczestniczą w zajęciach, służy strumień, czyli miejsce, gdzie zamieszczane są komunikaty prowadzącego zajęcia i gdzie również uczestnicy zajęć, w zależności od ustawień tego strumienia, mogą zamieszczać swoje komentarze. Ten strumień to jest ta część, która znajduje się tutaj na środku, pod tym głównym motywem naszych zajęć. To tutaj, właśnie w formie takiego strumienia, będą pojawiały się informacje, które udostępnimy w naszej klasie, lub też informacje o zadaniach, które. Przygotowaliśmy dla naszych uczniów. Tutaj również mogą pojawiać się komentarze uczniów, uczestników naszych zajęć. Żeby z tego strumienia skorzystać, przechodzimy do zakładki strumień, no i wprowadzamy coś w okienku, które jest tutaj na samej górze, które właśnie zachęca do tego, żeby wprowadzić taki wpis. Do takiego wpisu możemy dodać jakiś plik, link prowadzący do takiej strony. Albo możemy też dodać link do filmu z YouTube, czyli podobnie jak w przypadku zadań, które zadajemy naszym uczniom, mamy możliwość dodawania tutaj na tym poziomie załączników. Możemy zdecydować, czy ta informacja ma być widoczna dla wszystkich uczestników naszych zajęć, czy tylko dla niektórych, bo możemy też indywidualnie z nimi się właśnie za pomocą tego strumienia komunikować. Jeśli wybierzemy wszystkich uczestników, to wszyscy zobaczą tą naszą komunikację. Po tym, jak klikniemy opublikuj. Poza wersją, w której publikujemy te wpisy, na strumieniu natychmiastowo możemy również posłużyć się planowaniem, czyli możemy wybrać sobie konkretną godzinę i datę w, na prezentację tej, tego, tego naszego ogłoszenia tak? czyli na ten moment, kiedy to ogłoszenie pojawi się w strumieniu. Jeśli opublikuję to ogłoszenie od razu, to też od razu w tych strumieniach użytkowników będzie widoczne. I tutaj w komentarzach do tego, właśnie ogłoszenia. Uczniowie będą mogli mm, również dać jakiś sygnał, że, mm, że, że przeczytali naszą wiadomość. Możemy w ten sposób na przykład sprawdzić obecność na lekcji, również przez wprowadzenie takiego komentarza i przez poproszenie uczniów, żeby w tym konkretnym momencie odpowiedzieli na ten nasz komentarz. Zobaczmy, jak taki wpis nauczyciela będzie widoczny na stronie y, ucznia. Uczeń po przejściu do swojego Classroomu i aktualizacji y, strumienia zobaczy, ten właśnie wpis, który przygotował dla niego nauczyciel, może do na niego odpowiedzieć. I wysłać komentarz, który będzie widoczny dla osoby, która ten wpis przygotowała, jak również dla uczestników zajęć. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało u nauczyciela po odświeżeniu strumienia. Pojawi się nie tylko nasz wpis, ale też komentarz ucznia, który na ten nasz wpis odpowiedział. I w ten sposób możemy taką komunikację na żywo, na bieżąco prowadzić. Możemy również wprowadzać tutaj jakieś informacje, które chcemy, żeby klasa widziała, żeby były dobrze widoczne na przykład przez cały czas. Tak? I Możemy tutaj na przykład zamieścić jakieś ważne ogłoszenie. Co do którego powiedzmy chcemy, żeby było widoczne za każdym razem, kiedy uczniowie będą wchodzili na swoje strumienie. I możemy też zamieniać te, te ogłoszenia w kolejności w taki sposób, żeby na przykład nasze ważne ogłoszenie, które zajmuje taką dosyć ważną, ważne miejsce w hierarchii szkoły, żeby zawsze było widoczne. Możemy je przenieść na początek. Wtedy, jeśli przeniesiemy je na początek, to to ogłoszenie będzie widoczne dla wszystkich na początku w tej górnej części ich strumieni. Takim. Przyciskiem, który służy do tego, żeby właśnie układać kolejność tego strumienia jest przycisk z trzema kropkami, który znajduje się tutaj po prawej stronie. Po jego naciśnięciu mamy możliwość edytowania takiego wpisu albo właśnie przeniesienia go na początek, tak jak zrobiłem przed chwilą z wpisem o ważnych ogłoszeniach. I taką samą kolejność zobaczą użytkownicy na swoich strumieniach, bo będzie u nich wyglądało właśnie w ten sposób. Komunikację, którą uczeń widzi w strumieniu, możemy modyfikować w ten sposób, że możemy nadać tej komunikacji odpowiednie ustawienia. Po kliknięciu w ikonkę kółka zębatego tutaj u góry po prawej stronie, dostaniemy możliwość wprowadzenia zmian w tej właśnie komunikacji w strumieniu. I to, co tutaj pewnie warto rozważyć, no to w pierwszej kolejności pewnie ustawienia dotyczące komentowania i publikowania. To, w zależności już od naszej praktyki w szkole, będzie to. To od naszej praktyki w szkole będzie zależało, czy uznamy, że uczniowie mogą również publikować swoje informacje w tym strumieniu, czy tylko udzielać komentarzy pod tymi ogłoszeniami, które pojawiają się ze strony nauczycieli, czy też strumień w całości przeznaczymy na komunikację ze strony nauczycieli. To jedno z tych ustawień pozwoli nam po prostu kontrolować to, kto będzie za pomocą tego strumienia się komunikował. A drugie ustawienie dotyczy tego, czy zadania, które przygotowujemy dla uczniów pokazują się w strumieniu w całości, tak jak tutaj w sytuacji, kiedy wybieramy opcję pokazuj załączniki i szczegóły, czy ukazują się jako powiadomienia skrócone, czy też w ogóle się nie pojawiają. Bardzo możliwe, że docelowo można ukryć powiadomienia na temat zadań w strumieniu, dlatego że te informacje na temat zadań dla uczniów, oni będą widzieli... U siebie w zakładce zadania, albo tutaj, w, tej, w tym polu po lewej stronie, gdzie pojawiają się informacje na temat nadchodzących terminów. Natomiast sam strumień możemy wtedy zarezerwować tylko dla ważnych komunikatów, które chcemy przekazać naszym uczniom.